Tramwaj, kierunek Winnica. Witam Was tutaj, cześć i czema wznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z Tramwaj, kierunek Winnica. Pętla tramwajowa Winnica jest już od ponad roku na mapie Warszawy. Nie tylko tramwajowa, ale również autobusowa. Jednakże ta autobusowa aktualnie nie może jeszcze pełni swoich możliwości przez brak podłączenia światowida z Modlińską. Dopiero wtedy autobusy podmiejskie, na przykład z Legionowa, Jabłonnej czy innych rejonów, będą mogły na spokojnie dojechać właśnie tutaj. A póki co, poczekamy na Sykuta. Witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się dzisiaj na Winnicy, a dokładniej na przystanku, z którego w listopadzie tego roku odjadą autobusy w kierunku Legionowa. Aktualnie na budowie nie dzieje się za wiele. Przy pętli tramwajowej zostały umieszczone krawężniki. Aktualnie trwają prace przy odwodnieniu terenu. Ruch komunikacyjny został utrzymany. Zakończenie inwestycji planowane jest na listopad 2023 roku. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak Sykut powiedział, tak to mniej więcej wygląda. Już w listopadzie ta pętla będzie użytkowa dla wszystkich. Powiem Wam, że jakoś szybko ten minął czas. Półtora roku, mniej więcej tyle jest analizowana ta cała inwestycja, to jest bardzo długi okres czasu. Nie będę ukrywać, że ja nie wiem właściwie czemu aż tak długi okres czasu jest tutaj na realizację tej inwestycji, ale no coś się dzieje, tak? Mimo to, że pada śnieg, jest zimno i tak dalej, to możemy zobaczyć tutaj właśnie w tym rowie, że pracownicy tutaj pracują przy budowie tej inwestycji, ale no tak, no zwężenie Modlińskiej w takim miejscu z de facto 4 czy nawet 5 pasów do 2, no oczywiście możemy się domyślać, że nie było dobrym połączeniem. Ale to nie zmienia faktu, że ta inwestycja jest potrzebna i jest realizowana. W ramach niej powstaną 2 nowe jezdnie, które połączą się bezpośrednio w tym miejscu z całością Modlińskiej. Skrzyżowanie nie będzie uwzględniać w przyszłości możliwości połączenia światowida z dalszą częścią, czyli z Chorzczówką, ale to będzie realizowane może później. Tutaj przepraszam Was za takie chaotyczne trochę ujęcie z drona. Natomiast wracając do meritum, w tym miejscu skrzyżowanie będzie miało jeden pas ze światowida w kierunku Legionowa Jabłonnej i 2 pasy w drugim kierunku, czyli w kierunku bezpośrednio no wiecie, centrum Warszawy. Natomiast przejścia dla pieszych również będą na nowym skrzyżowaniu. To znaczy, przez światowida będzie przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa, przejazd rowerowy. Natomiast przez Modlińską będzie tylko i wyłącznie przejście i przejazd rowerowy po stronie południowej skrzyżowania. Po stronie północnej nie będzie przejścia. Jestem w stanie to zrozumieć, bo faktycznie kawałek dalej jest skrzyżowanie z ulicą Poetów i tam są już przejścia dla pieszych, jednakże to trochę duży minus bym powiedział, że przydałoby się tutaj, żeby to było. Przy okazji powstaną nowe przystanki autobusowe w okolicy całego nowego skrzyżowania, a przystanek autobusowy, który teraz widzimy po lewej stronie, to jest przystanek Poetów, który został tymczasowo przeniesiony, ponieważ w nowym miejscu nie ma jak go... No po prostu tam jest zmiana organizacji ruchu, jest zmiana jezdni. Też tutaj warto przypomnieć i podkreślić, że jak już skończy się zima i skończą się prace na tej jezdni, która aktualnie jest budowana, ruch zostanie przerzucony ponownie na tą jezdnię zachodnią, czyli tą po prawej stronie, patrząc od tej strony, którą teraz widzimy. Co to oznacza? To oznacza to, że wtedy lewa jezdnia będzie całkowicie zamknięta i będzie tam przygotowanie ponownie do nowej jezdni, czyli to będzie tak etapami robione. To jest najpierw pierwszy etap, który widzimy, później będzie ten drugi etap. No i wtedy już właściwie jak to się skończy, to będzie wszystko gotowe w tym listopadzie i będziemy mogli na spokojnie skończyć tą całą budowę i być zadowolonymi, że tramwaj, kierunek Winnica ma większe użycie niż tak jak teraz, bo wiecie, teraz owszem dojedziemy sobie na Winnicę, ale faktycznie wychodzicie z tramwaju i słyszycie taki miły, przyjemny dźwięk latających ptaków albo po prostu ciszy bądź szumu odległej ulicy. I właściwie tyle, nic więcej nie usłyszycie. No może ewentualnie jeszcze jakiś autobus, który raz na parę minut przejedzie z pętli autobusowej, ale to tyle, bo jeden autobus tutaj jest dzienny, jeden autobus nocny i 2 tramwaje, 2 i 17. To naprawdę nie jest dużo.
Co oznacza również, że ta pętla po prostu nie ma dużych... Dużo osób z niej nie korzysta, jeżeli nie masz takiego dużej liczby połączeń stąd komunikacyjnych. Na nowodwodach jest więcej autobusów, ale te autobusy z nowodwodów się tutaj oczywiście przesuną, przyciągną właśnie w to miejsce. Dokładnie wtedy, kiedy zostanie to połączone. Tak samo autobusy linii 700, które aktualnie z Legionowa jadą do Rzetyń FSO, czy też w inne miejsca, będą tu kończyć bieg. Które i czy wszystkie, tego wam nie powiem, bo jeszcze ta organizacja ruchu nie, te zmiany autobusowe nie są ustalone na sam koniec, ale musicie być przygotowani na to, że coś takiego jest planowane, no i jak to wszystko wyjdzie, to zobaczymy. Także takie będą zmiany tutaj komunikacyjne i autobusowe. I ogólnie to właściwie tyle, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Dużo bym mógł tutaj wam jeszcze opowiedzieć na temat tego, ale może przejdźmy do tego, co faktycznie jest na budowie, pomijając śnieg, bo śniegu jest faktycznie co niemiara. Poza śniegiem możemy zobaczyć, że faktycznie zaczynają się już coraz bardziej pojawiać krawężniki w miejscach, gdzie będzie docelowo nowa jezdnia. Przejście dla pieszych jest pozostawione właśnie po tej stronie zachodniej, czyli po prawej stronie od tras ujęć dla pieszych, ale to jest chodzenie właściwie po placu budowy i lawidowanie pomiędzy placem budowy. Minusem jest to, że aktualnie nie ma dojść do tych nowych osiedli, no i dojazdów też od tej strony, ponieważ część ulic po prostu została odcięta bądź jest ślepa, no i mają po prostu też trudniejsze wjazdy wszystkie osoby w tych miejscach, jeżeli wjeżdżają właśnie na plac budowy. Tak jak widzicie, mniej więcej już są zadresowane, gdzie będą nowe studzienki od nowej ulicy Modlińskiej. Też warto podkreślić, że to jest jedna z większych inwestycji od już dawna na Modlińskiej, jakie są realizowane. Ostatnia taka duża inwestycja przy Modlińskiej to była budowa mostu Marii Skłodowskiej-Curie, czyli mostu północnego. A od tamtego czasu właściwie nic więcej tu się nie działo na Modlińskiej, z żadnych inwestycji na tej trasie. Więc nic dziwnego, że wszyscy są zdziwieni, że ale jak to, korki, jakieś ograniczenia, jakoś tu jest mniej wygodnie się jeździ niż zazwyczaj. No, ponieważ mało tutaj się dzieje inwestycji, a planowane jest trochę, chociaż niedużo, no to wiadomo. Między innymi planowany jest ten tramwaj wzdłuż Modlińskiej, ale na krótkim odcinku. Czy oczywiście od dawna odlekana inwestycja budowy dalszej części trasu mostu północnego na dalszą Białękę, o której niedługo będzie film. Tak to się łączy w tą całą jedną inwestycję, która jest teraz przykryta pod śniegiem, no i też oczywiście przez to mniej widać progresów. W porównaniu właśnie z tym odcinkiem, który był 2 miesiące temu, jak tutaj faktycznie przyjechałem, tak się zastanawiałem, tak z daleka patrzę, no dużo się tu nie zmieniło, co ja wam tutaj będę mówić. No i faktycznie, dużo się nie zmieniło na okresie tych 2 miesięcy. Oczywiście widzimy te krawężniki, no i kanały, które będą, znaczy system odwodnienia nowych ulic. On tutaj też się faktycznie pojawia na przestrzeni tego czasu, ale też całkowicie jestem w stanie to zrozumieć. Zima nie pomaga jakiemukolwiek placowi budowy. Wszędzie to da się odczuć i wszędzie przez to jest po prostu mniej przyjemnie budować po prostu, no i też są utrudnienia, a też w niektórych kontaktach jest to po prostu inaczej zapisane. Dlatego zimą te filmy, które wam pokazuję, to wiecie, mniej tutaj zazwyczaj się dzieje, no chyba, że pojedziemy na zachodnią, to tam to faktycznie się aż za dużo dzieje. Ale dobrze, trochę powiedziałem, to czas na taką, też taką nieodjechaną, ale jednak ciekawostkę. Aktualnie na Modlińskiej są 2 pasy w jednym oraz w drugim kierunku. Przepustowość ich jest nie najlepsza. Jest dużo korków, dlatego polecamy dokładne zaplanowanie sobie trasy, szczególnie w godzinach szczytu. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał na temat tramwaju kierunek Winnica, no trochę już późniejszego, bo Winnica jest oddana od użytku, ale jeszcze nie jest w pełni użytkowana, ponieważ na przykład teraz przeszliśmy nad przystankiem tramwajowo-autobusowym wspólnym, z którego przesiadki pomiędzy autobusami właśnie lokalnymi, podmiejskimi do tramwaju w kierunku metra Młociny będą właściwie, to jest ten sam peron, ten sam przystanek, więc będą bardzo wygodne, w drugim kierunku trochę będzie gorzej. Ale to nie zmienia faktu, że to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Już mi się język trochę plącze. A, przypominam wam, że istnieje grupa na Facebooku Co u tramwajów warszawskich. Macie do niej teraz link w opisie i w karcie i możecie też do niej dołączyć na Facebooku. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!